Sześć dziewczyn versus ukryty facet. To co w tym chodzi? Bardzo, bardzo krótkie. To co się zapytali? Masz fujarę? Wszyscy nie. Dobra, na kamerkach sześć dziewczyn i jednego ukrytego faceta. Jestem kobietą. Kobietą. Wszyscy mają zmienione głosy i ukryte kamerki. Widzimy ich tylko ja i ty. Zgadłeś już? Nie, czekaj. Co ja się pytam? Zadaniem dziewczyny jest wygłosowanie ukrytego faceta. Mają na to 5 rund. Jeśli im się to nie uda, facet wygra 500 zł. Żeby nie było za łatwo, wszyscy posługiwali się wymyślonymi ksywkami. Witam, jestem Antidotum. Na imię Awokado. Ale przegrał linię. Hej, Parasol, 20 lat. To ja jestem Szarbatek. Cześć wszystkim, jestem Tequila. Cześć, jestem Wadowice Kremówki. One wszystkie brzmią tak samo, to jest niesamowite. Dobra, to może... Wadowice Kremów, to już by kiknęli ty za ten nick. Każdy zada pewne pytanie jakimś. Kobiety zazwyczaj mają powiedziane, że rozpoznają więcej kolorów niż mężczyźni. Chciałabym każdej osobie po kolei zadać jakiś kolor, żebyście mi powiedzieli, jaki to jest o kolor. O ja pierdziele ty, ej, ona ogarnia. Już chyba jest koniec odcinka, dlatego taki krótki. Nie wiem, niebieskiego czy zielonego. O kurde, odpalaj Google'a pierwot. Antidotum. Dzięki Andrew za 11 lat. Ty, może się jakaś baba pomyli. Powiedz mi, jaki to jest kolor fuksja? Co to jest? Na fy to fioletowy, es? Fuksja. Fioletowy. Dobra. Logika ponad rozum kobiety. W sensie tego, co ja mówię w ogóle. Nieważne zresztą. Awokado, do ciebie akwamaryna. To jest taki... I bardzo ciemny. Jest. Chono przegrał linię. Kolor modry. Co to jest modry? Korwin. Przepraszam, wstąpił we mnie na chwilę Janusz Korwin. My. Przepraszam, wszystkie kobiety. Kolor. To drzewa, nie wiem. Parasol, do ciebie leci kolor seledynowy. Taki zielonkawy. Czerwatek, do ciebie leci magenta. Jezus Maria, nie wiem, coś podróżowy. Skąd ona bierze te kolory? Kurwa, kolory mi się skończyły. Wadowice kremówki, gdzie możesz spotkać pudrowy róż? O Jezu. Dziewczyny same się wysypują na to. Co? Nie, czekaj, czekaj. Jest ten Tiger Hyper Smoke, taki fajny, on jest dobry. O czym tu jest mowa w ogóle? Wydaje mi się, że nawet dla kobiety będą to dość trudne do zgadnięcia. Wiesz, po odpowiedziach mam już pewne domysły. Jak dobra, to, trzeba Mirolek? Mieć jakieś skąd inne pytania. Ktoś ma jakieś propozycje? Nasz agent się sprytnie ukrywa. Ej, nie rozumiem, co się dzieje na ekranie. Nie przejmuj się, widzu, i daj się ponieść chwili. Zzywać, dobrze, nie zwracaj na siebie uwagi. Każdy facet powinien to spoko, wiedzieć. Wesley. Jak myślicie, w jakim wieku zaczyna rosnąć broda? Jak to? To RNG, zależy jakie geny, no. To jakaś wrzucona psychologia, teraz pod facetów jest szukane. To bardzo zależy, dojrzewanie i te sprawy. I myślę, że pytanie troszeczkę takie... U mnie w wieku 6 lat już tego miałem, nie? Tak jak teraz wyglądałem. Droga strona, no, że... Że dziewczyny, a nie, że szukamy chłopaka, bo chłopak może specjalnie źle powiedzieć, żebyś myśleli, że on jest dziewczyną. Racja. I ja mam jedno pytanie. Będzie to pytanie o paznokcie. Antidotum. Jaki kształt paznokcia? Opisz go. To trumienka. Trumienka to jest tak jakby... No, kształcie trumny, jak nazwa wskazuje, ale nie do końca, dlatego że to jest taki kwadrat tylko ze zwężonym przodem. Trumienka paznokieć. Potem dobrze grał linię. Migdał. Boże, jak mam to opisać? No jak migdał? Bardziej okrągły, w sensie taki... A ja coś czuję, że Hodo przegrał linię, faktycznie przegra linię. Tył jest jakbyś trochę szerszy niż przód, ale oba są bardziej zaokrąglone. Bardziej wąska niż szeroka chyba. Parasol, tak? Owal. Owal to jest więcej taki sam wielkości na całej długości. Ja on to sprawdza w lecie, nie? Szczerbatek prostoko. Mamy proste brzegi i prostą górę. Serio? Pytanie jak wygląda prostokąt? Co to za pytanie, no? Tequila, dla ciebie będzie szpic. Ogólnie szpic jest niepoprawny, ale często spotykany w... A tu Wadowice, kurde, googluje. Nie przygotowałeś się, dziewczyny. Cały paznokieć jest zbudowany od początku do końca, żeby się zwężał, aż żeby był dosłownie szpicem. Moim zdaniem chłopem jest ta ruda, ale to nie jest taki ten konkurs, która baba jest chłopem. Balerina, no. To balerina się zwęża bardzo na końcu i ma ściętą górę. I to był już koniec pierwszej rundy. Teraz czekało nas głosowanie. Czy każdy ma jakąś karteczkę i... Ty, nikogo nie kiknął. Ty, za co tu kikować, tak szczerze? No na pewno chłopa nie kiknął, bo na wszystko odpowiedział. Teraz czekało nas głosowanie. Witamy, czy każdy ma jakąś karteczkę i długopis, żeby napisać, na kogo głosuje? Mam zaświadczenie z nieznania prawa jazdy. O, idealnie. Kto zbierze najwięcej głosów, ten odpadnie. Pamiętajcie, że szukamy faceta w waszym gronie.
No zdecydowaną jaka większością głosów odpadnie jedna z osób. Nie wiem, pewnie się zamyślacie, ale jest to Godo przegrał linię. To by się spodziewało. I tak pożegnaliśmy pierwszą z dziewczyn. Ale zanim przeszliśmy do... Kiknęli ją? W drugiej rundy miał miejsce ten incydent. Odsunę mikrofon, mów. Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A to mogę przerwać? Wydaje mi się, że Avocado powiedział, odsunę mikrofon. Odsunę mikrofon, mów. Ja... Chłop sieje ferment, to mi się podoba. To usłyszałam. Ty, czy jeden chłop wygra z sześcioma babami? IRL? Ja też to usłyszałam. Na początku tej gry samej myślałam, że będę musiała udawać chłopaka. Jestem znana na serwerach z tego, że udaję chłopaka, bo mam bardzo niski głos, jak na kobietę. A więc czasami mi się myli nad realnym życiu. Ja pierdzielę, przecież za coś takiego to od razu kik. Co za głupoty. Bo bardzo dużo czasu spędzam w internecie i udaję chłopaka. Tak, okay. Na byłbym to przyjęła, dobra. Dajmy kredyt zaufania. Po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy chcecie zakończyć grę, bo uważacie, że już wygłosowaliście faceta i dzielicie się tym gronem, który został hajsem, czy gracie dalej. Ale pamiętajcie, że jeżeli w waszym gronie nadal jest facet, to on wygra w tym momencie, jeżeli zakończycie rozgrywkę. Decyzja należy do was. Ja bym jeszcze nie kończyła, bo... Ja tak to nie. Trenujemy do końca. Tak coś czułem. Następna runda będzie krótsza, będzie trwała 9 minut. Gadajcie o czym chcecie, czas start. Zaraz przejdziemy do drugiej rundy, ale najpierw, słuchajcie, wszyscy lubimy zakupy online. Czy kupujesz... Polecamy oczywiście od HODO wszystkie rzeczy, tam zajrzyj w opis, rel. 3, 2, 1 i pyk. 15% wartości zakupów, 56 zł. Pieniądze z cashbacku Lazy Shops możecie wypłacić na swoje konto bankowe, PayPala, czy przelać na pomoc Ukrainie. Słuchajcie, klikajcie w link w opisie i sprawdzajcie Lazy Shops. No, skipnąłem, no. Teraz ja mam bardzo dobrą pytanie do Wadowice Kremówki. Kochanie ty moje, czemu tak mało mówisz? Czy to jest jakaś strategia, że nie chcesz się wychylać? Nie, po prostu jestem dość nieśmiałą osobą i stresuję się zazwyczaj w takich sytuacjach, kiedy jest dużo ludzi i wszyscy gadają. Ja jak coś mam pomysł na fajne pytanko, które może nam też coś pokazać. Zadam wam pytania o przyrządy. Bosak wicemarszałkiem Sejmu jest? Co? Skąd takie info? ...do makijażu i chciałabym, żebyście mi powiedziały, do czego one służą. O kurwa, wtopa, szybko na Google. To antidotum, do czego jest zalotka? Generalnie nie maluję się na co dzień, aczkolwiek zalotka do podkręcenia rzęs, żeby je wytuszować, tuszę do rzęs. Awokado, do czego jest beauty blender? To jest taka gąbeczka, którą powinno się moczyć pod wodą, żeby ona troszeczkę spuchła, nie wiem jak to nazwać, i nią nakłada się korektor. Co to jest blendowanie? Blendowanie można na przykład robić cieniami w chwili, kiedy przechodzi z jednego koloru na drugi dzień, natomiast też można wyblendować bronzer, można już nawet wyblendować ról, chyba. Roblox same RP dzisiaj jest? Jako plama na podkładzie. Kremówka, czym jest baking? To jest no tam, wtedy, kiedy jest bierzesz, ten. Ja tak robię, że biorę puder na gąbkę. Pierwszy i... dzień z nowym sejmem, tak? Z nowymi ludźmi w sejmie jest dzisiaj pierwszy dzień. Dajesz sobie dużo pod oczy, żeby było jaśniej. Generalnie w strefę T całą, na czoło i na brodę też daję. Strefa tę mnie przekonała. Dobra, to była dobra odpowiedź, to była dobra odpowiedź. Parasol. Na czym polega używanie mydełka do brwi? Mydełko do brwi, o Boże. Mydełko do brwi tak. Sprawia, że te włoski dotrzymają jakieś nadane znaczy, kształt. Znaczy nie, nie, tylko on będzie je marzył. Wiedział. Kurde, co ty gadasz? Dobra, to była dobra odpowiedź. Parasol. Na czym polega używanie mydełka do brwi? Mydełko do brwi, o Boże. Mydełko do brwi sprawia, że te włoski dotrzymają jakiś nadany kształt przez cały dzień. Wiedział. Ja mam pytanie do Wadowic. Czym jest szczepionka przeciwko HPV? O Jezu, to jest... HPV? Jakiś wirus? Dobra, co to jest HPV, ty? Z HIV? Coś takiego, tylko nazwa inna? Ty tak. Nie masz szczepionki na HIV przecież. Coś tu śmierdzi. I wirus. I tą szczepionkę biorą kobiety. Nie wiem jak to powiedzieć, zabrakło mi słowa. Drogi zakażenia fake. To są jakby przez... Jest prawdy w Google. Strasznie przeciągasz. Dobrze, przez pochwę i to jest wirus brodawczaka. Można się nim zarazić poprzez uprawianie stosunków seksualnych. Odpowiedź dobra, ale trochę długo. I tak minęła runda druga. Czy jak nie macie dodatkowych pytań, to ale możemy przejść do głosowania. Wcześniej byłam taka pewna, już nie jestem taka pewna.
pogodź. Słuchajcie, niefortunna sytuacja, a mamy to? Remis. A to znaczy, że nikt nie odpada. Mimowolnie chyba kontynuujemy rozgrywkę. Tym razem będziecie mieli 7 minut. Zobaczymy, co jeszcze wymyślicie. Oddaję wam głos. Dobra, jakich perfum używacie? Te buciki od Karoliny, chyba Haras ona się nazywała. Dokładnie różowe z brokatem. Zależy od humoru, bo mam Black Opiumy, te takie różowe. Mam kilka mgiełek z Victoria's Secret. Mam jeszcze jakieś perfumy z Zary, wiecie. Ja mam z Zary, dosłownie sobie przyniosłam właśnie. I obydwa Zara. Są z Guessa, jedne są... Boże, one są jakimś rocznikiem, 1890 coś. Dobra, ty, a ja mam szampon z takim dinozaurem zielony i co ty pieprzysz w ogóle, ty jest Sigma. Chyba nazywają? To rocznik moich urodzin. Mi się bardzo spodobały te Police to Be, to są te takie czaszki. Ja mam takie Basic Emporia Scalping Paint z Versace, to jest takie z jamyciekiem. Ja używam na przykład Domestosa. Ja mam pytanie. Mi, co ja wczoraj piję. Robiłeś na przykład, bo będziemy używać jakichś dziwnych słów. Wiecie o co chodzi, nie? Łam i tak dalej. No to ja musiałam zrobić projekt międzysemestralny na studia, a potem miałam Girls Night z moją przyjaciółką i piłyśmy winko. Żebyście nie myślały... Jak? Ja pierdzielę, ty, on jest gejem. Dobra, dlatego mu tak dobrze idzie. Dobra, rozgryzłem go? Jestem jakąś alkoholiczką, ale po prostu są po zerwaniu i mam trochę taki mental breakdown. A jakie winko? Ale jak jest gejem, to znaczy, że jest, i każdy jest równy i pamiętaj to w tym momencie. Czy lub nie, ale dokładnie w tym momencie naszemu agentowi przestał działać mikrofon. Ups. Chyba jakieś lagi, no, co? Ale tutaj riski już mam takie. Podejrzane. Słuchajcie, kolejne dane mamy. Teraz czas na kolejne głosowanie. Zobaczymy. Gej chyba... zawsze pozna geja. No właśnie, widzu, dlatego go poznałeś. Padnie tym razem. Ej, kiknął go! Proszę państwa, możecie schować. Ej, oni go kiknęli za to, że się zlagował DC, ale skam. Głosów 4 sztuki. Tym razem odpada... Wadowice Kremówki. O, dobra. Mimo podejrzanych problemów z mikrofonem, nasz agent pozostawał w grze, a dziewczyny starały się zdobyć jakiekolwiek informacje na jego temat. Chłopak wiedział jakby wcześniej, na czym będzie polegać dzisiejszy odcinek, że to... Witam, ja nawet widz YouTube'a. Witam serdecznie, widzu, rozgość się. Dziewczyny będą jego. Jak będę obrażał losowych ludzi na czacie, to nie przejmuj się tym, to jest jakby taki rytuał przejścia. Zgadywały? Nic nie mogę powiedzieć. Ja przez pół dnia pytałam się swojego chłopa, ej, pomóż mi, jak się zachowywać jak chłop, jak się śmiać jak chłop? Ja robiąc pranie dzisiaj, wywieszając, próbowałam opowiedzieć sobie, załóżmy to, co robiłam dnia wczorajszego, z końcówką łeb. Nawet wychodziłam, tylko 3 razy się pierdolnęłam w jednym zdaniu, ale... I słuchajcie, w razie czego ja już włączyłem stoper, mamy 6 minut. Chyba do mnie podpuszczał, bo ja miałem test, bo miałem trochę problemy techniczne z mikrofonem. Miałem podpuszczał mnie, jak mówiłam cały czas, łam, wesłem. Lepiej się przygotować, bo cały czas mówisz. Trochę coachowałem, ale to każdego, nie? Nie wiem, czy wy to wysłyszałyście, ale ja usłyszałam tam łem na początku. O to chodziło, bo tak właśnie ja miałem mówić, tak mi powiedział Chodo. Coś mi tu śmierdzi, bo jednak powiedziałeś, że mówiłeś łam, a jednak coś tam, co, nie wiem, to było ja bardzo chaotyczne, bo tak jesteś podejrzany albo podejrzany, a... Chyba Tequila mnie pytał o zgłoszenie. Tak, powiedziałam, że po prostu... Zintował, trolik. Pamiętam twoje zgłoszenie, że wiem, którą jesteś osobą, więc no. Okej, czyli tutaj widzę, rozpoznałyście się po zgłoszeniach. Oszustwa jakieś. Ja tylko chciałem powiedzieć, żebyście nie szły, w sensie, bo tam było jedno fejkowe zgłoszenie, ale no nie mówię, nawet nie jedno. Aha. Dobra dziewczyny, jest problem, skoro mamy fejkowe zgłoszenia, no to co teraz? No i macie jeszcze 10 sekund. No ta runda nie poszła agentowi za dobrze, zobaczmy, że to się przełoży chyba na głosowanie. Dedek. Dawajcie głosy, zastanówcie się dobrze. Dobra. Słuchajcie, mamy wyniki. Cóż mogę powiedzieć, zdecydowana większość z was zagłosowała na jedną z osób i jest to, proszę państwa, Parasol. Chowamy twoją kamerkę. I tak oto w grze zostały same dziewczyny. My to wiemy, ale one nie. Dobra, dziewczyny, została was czwórka. I co pytanie, teraz? Czy jesteście pewne, że wyeliminowałyście faceta? Chcę powiedzieć tylko dziewczyny. No tak staram się, żeby wam nie podpowiadać. Jak chcecie, żebym był bardziej inkluzywny, to słuchajcie. Ziomy! Tak możemy zakończyć ten konkurs w tym momencie i dzielicie się, jeżeli w waszym gronie nie ma agenta, 5 stówami. Natomiast jeżeli jest, to on wygrywa całość. Ja bym chyba jeszcze jedną osobę... Jedną też bym jeszcze... Obtrujeczka wtedy by została, chciwość. Nie? Jeszcze trzeba jedną osobę wywalić, bo tak czuję, że tam trochę męsko brzmi, trochę męsko. Okej, dobra. To macie jeszcze 4 minuty w kolejnym.
kolejnej rundzie. Włączam stoper. Miłego. Jaka była wasza ulubiona zabawka w dzieciństwie? Okej, okay, moja ulubiona zabawka była mała Daisy. Patyk. Taki samolot Barbie był, taki rozkładany, duży. Ja się bawiłam kucykami pony. Ja miałam pet shopy. Zobacz, ja pomyliłam pet shopy z My Little Pony? Nie, to były dwie inne rzeczy, ale też się bawiłam pet shopami. Ja pamiętam z pet shopów, jak była limit... Ale co ty gadasz, Fabius? To była edycja dziobaka. I że się zbierało naklejki, żeby zdobyć tego dziobaka. O czym tu jest mowa w ogóle? To mi pogorszyło trochę plany dziewczyny i ewentualnie chłopcy. Myślę nad jakimś pytaniem, ale... Pamiętajmy, że mamy bardzo mało czasu. Szerbetek, mam do siebie pytanie. Ile kosztowały pet shopy? O Jezus, ja nie wiem, bo ja dostawałam je też na święta. Przecież ja byłam dzieckiem, to nie kupowałam je za swoje pieniądze. Koniec czasu, proszę państwa. No i słuchajcie, to jest nasze ostatnie głosowanie. Zastanówcie się dobrze, kto waszym zdaniem w waszej czwórce może być jeszcze facetem. Oddajcie głosy. Ej, dobra, powiem wam, nie mam bladego pojęcia. Ja też nie, chybił trafił, no. Mamy... Nikogo chyba nie kiknął. To jest trochę śmieszne. Każdy dostał po jednym głosie. Także nikt nie odpada. Teraz pozostało nam już tylko wyjawienie dziewczynom, kto jest facetem. Włączam wszystkie kamerki z powrotem. Tak jest, proszę państwa! To jest parasolka! Miałyście dobry trop! O my god! Jezus Maria, ale... Ciężary! W pierwszej rundzie na niego głosowałam już. Ale dobrze ci szło, kurczę, muszę powiedzieć. Jakby nie te problemy techniczne, to by było, myślę, rozwalone. Teraz cię nie słychać znowu. Tequila, antidotum, szczerbatek i awokado. Gratulacje, wygrywacie. 5 stów podzielimy między wami. No i co? Gratulacje. Gratulacje. To wszystko na dziś, dzięki za oglądanie. Tutaj jest playlista z innymi moimi filmami. Kliknij. Dobra ustawka była, ty. Podłożył się typek, żeby przegrać. O nie, on odpieprzył. No po co on powiedział, że dostałem? Co za w dupę chłop. Tak mu dobrze szło. Znał jakieś kolory, jakieś inne gówno i tego nie wiedział. Blank. Huzaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Huzaria!